Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę spocząć, moi drodzy. Zwolna dobiega końca dzisiejsza radosna noc. Za chwilę poproszę burmistrza naszego miasta, pana Jacka Lipińskiego, o złożenie życzeń świątecznych wszystkim tu obecnym, naszym gościom, tym, którzy przybyli do naszej wspólnoty. Ale chciałbym jeszcze po tych życzeniach, abyście wspólnie z nami, chociaż być może niektórzy myślą, że są to kolejne święta, miną i wrócimy do swojego codziennego życia, ale człowiekowi potrzeba takiego spojrzenia, kiedy dojrzy drugiego oczami wiary. I za chwilę po życzeniach pana burmistrza nasi kościelni wejdą wśród was z opłatkami. Weźcie z szacunkiem do ręki ten opłatek i nawzajem obok siebie stojąc, bez względu na to, czy jest to osoba obca, czy bliska, wypowiedzcie to jedno słowo życzliwości, miłości i orędzia betlejemskiego. Z życzeniami bycia ze sobą i lepszego jutra, nadziei na lepsze jutro. Panie burmistrzu, bardzo proszę, przepuśćcie władzę. Niestety obok tu osiołków się nie da przejść, z tamtej strony. A przy okazji, zanim burmistrz do nas dotrze, adorują dzisiaj z nami kucyk Maciuś, osioł bez imienia jeszcze, dwie lamy, stadko kuzek, które i świnka wietnamska. Łącznie około 15 zwierząt. Z powodu gabarytów i złej pogody nie dotarła do nas wielbłądzica. Ale nic straconego, okazuje się, że przy tej ilości, która jest dzisiaj na mszy i takim zainteresowaniu, a jednocześnie i nastawieniu modlitewnym, co widać po ilości komunii udzielonych. Albo rozbudujemy kościół, albo zbudujemy trzy razy większą szopkę, burmistrzu, za rok. Proszę.